Rozmowy z największymi zbrodniarzami ostatniego ćwierćwiecza wstrząsnęły kiedyś polską opinią publiczną. Wielu skazanych jest już na wolności. Inni zniknęli z życia publicznego. Ale o tym, co zrobili, nie można zapomnieć. Cela numer. Nie pozwala przejść obojętnie obok zbrodni sprzed lat. Nastolatkowie, zbuntowani przeciw rodzicom, wojujący z całym światem, brak pokory nazywają odwagą. Chcą zmieniać świat, myślą o tym, co robić będą w życiu. Henryk Sobieraj, też nastolatek, miał w tym czasie zupełnie inne wizje. Miał już na sumieniu dwie potworne zbrodnie. Strażnicy w więzieniu mówią o nim, że jest zły do szpiku kości. Henryk Sobieraj w policyjnych kartotekach był notowany już jako 14-letni chłopak. Wtedy tylko kradł. Później jeszcze wiele razy będzie wracał na pierwsze strony gazet. Henryk Sobieraj urodził się w 1979 roku w Ełku. Wychował się w rozbitej rodzinie. Prawie całe dzieciństwo spędził w Poprawczaku. Dopiero tam udało mu się skończyć szkołę podstawową. Był jednym z najgorszych wychowanków. Ciągle wszczynał bójki, obrażał nauczycieli i opiekunów. Zorganizował zbiorową ucieczkę. Już w Poprawczaku należał do grup Sery. Już wtedy otwarcie mówił o fascynacji więzieniem. W 1995 roku wrócił do domu na przepustkę. Miał się spotkać z ojcem. Doszło między nimi do kłótni. 15-letni Henryk Sobieraj zabił własnego ojca 7 ciosami siekierą. Był nieletni, dlatego za ojcobójstwo sąd skazał go tylko na 13 lat. Na procesie nie wykazywał skruchy. Wyrok nie zrobił na nim żadnego wrażenia. Do osiągnięcia pełnoletności miał przebywać w zakładzie poprawczym w Grodzisku Mazowieckim. Rok później Henryk Sobieraj uciekł z Poprawczaka. Wrócił do rodzinnej miejscowości. Po 3 dniach, zanim policja go odnalazła, zabił przypadkowego przechodnia. Mężczyzna dostał 11 ciosów nożem w głowę i klatkę piersiową. Za drugie morderstwo Sobieraj został skazany na 25 lat więzienia. Pan uważa, że jest odważnym człowiekiem? Ja? Z pewnych względów na pewno. Znaczy z jakich? No, potrafię sam podjąć decyzję, dosyć poważne. Myśli pan o tych morderstwach? Nie, ja mówię już teraz o życiu w więzieniu. Ile pan ma dzisiaj lat? 3 kwietnia 27 wiem. 21? Tak. A widzi pan taką datę 2034 rok? To jest koniec mojej kary. Czyli w sumie jaka to jest łączna kara? 38 lat i 6 miesięcy. W jakiej rodzinie pan się urodził? Kim byli rodzice? No, ojciec kryminalistą, nie? Zanim się urodziłem, siedział. Ojciec pana lał? Jak coś się zbroiło? Nie. A ojczym? Znaczy, ja mówię, ojciec to ojczymie, nie? Bo mnie wychowywał. A biologicznemu ojcu to co pan mówił? Jak go pan nazywał? Mówię mu po imieniu, Heniek. Macie to samo imię? Tak. Pan dostał imię na cześć ojca? Najprawdopodobniej. A wie pan, kto to imię wybrał? Matka, ojciec? Matula.
Ile pan miał lat, jak pan wylądował w domu poprawczym? 14. A za co to było, pamięta pan? Wypadek samochodowy. A skąd pan miał samochód? Kradziony? Czy ja go nie ukradłem, nie, kolega przyjechał. Autem, ja chciałem pojeździć. I zrobiliście wypadek? No ja zrobiłem. Ile pan dostał tego poprawczaka? Do 21. No to dużo. Czy poprawczak może czegoś człowieka nauczyć? No mnie widził, jak mnie nauczył, nie? A kto pana nauczył władać nożem? Nożem władać nie umiem. Jak to pan nie umie? Niestety. Przecież własnemu ojcu pan włożył 5 ciosów. Nie nożem. A czym pan zabił ojca? Toporkiem. Pamięta pan, jak to było? Tak. W 95 roku siedziałem w zakładzie poprawczym w Grodzisku Wielkopolskim. Tam skończyłem szkołę. Zrobiłem zawód. Dostałem artykuł 90. Wyszedłem na wolność. Przez tych kilka dni bardzo spokojne były. Dziewczyny mnie... Trzeciego kwietnia miałem urodziny. Na przepustkę z Kłodzka zakładu karnego przyjechał ojciec. Chciał się ze mną spotkać. Nie wiem po co, pić, nie? Na pewno. Poszedłem do niego, spotkałem się z nim. Przywitałem. Dlaczego pan się spotkał z ojcem? Dlaczego? Prosił mnie o to. Przywitałem się z nim i po pierwszym przywitaniu on sam już zaczął szukać zaczepki ze mną. Mi się wydaje, że on był psychiczny lekko, nie? Później wypiliśmy troszkę. Coś mu się wymyśliło, żeby iść do takiej kobiety, tam chciał się. Nie wiem po co. Ale ko kiosku warzywnego, tam dosyć ciemno jest, bo lamp nie ma. Ktoś się bił. Znaczy tam osoby jakieś się biły. Podeszliśmy tam, tak nie za blisko, żeby w mordę nie dostać. Zapytałem, kto się tam bije. No i zaczął krzyczeć wspólnik, ten co jest do tej sprawy akurat, żebym mu pomógł, bo go we dwóch okładali. Podbiegłem tam, no i chciałem mu pomóc, nie? I jednego z tych dwóch znałem, drugiego nie, no to wziąłem tego, co go nie znałem, nie? Troszkę mu dało, że ojciec podbiegł. No i to zaczął zaprawiać tego faceta, nie? Tego, co już pan go położył? Znaczy ja mu tam pukłem lekko, tak, nie? Żeby się uspokoił. No i troszkę przesadził. Przesadził. I tam wiadomo, no on przytomność stracił. No ale po co się on, czy ojciec włączał do tej całej awantury? Tak dla draki? Nie wiem. Wypity po więzieniu. Może coś mu się stało, nie? A jak mówię, był nie za mądry. Co mówić dużo? Nie chciał świadków. Chciał faceta dziabnąć z nożem, nie? Miał nóż przy sobie? Tak. Zresztą znaleźli go później z tym nożem. No i co? No i podszedł do niego, wyjął nóż. Chciał go poderżnąć, nie? I ja weszłem w to. Uderzyłem ojca. Odsunął się pod niego. Stał. Tam zaczął przeklinać, mówi: jak chcesz, kurwa, to ciebie zabiję i tak dalej, takie bzdurki. Że wypity byłem. Dla mnie to był obcy facet, straszył mnie i tak dalej. No jak to był obcy facet? To był pana ojciec, nie? Ja go nie znałem. Mnie on nie wychował, absolutnie.
No ale wiedział pan, że to jest ojciec. Tak. A ojciec to ojciec. Mnie kiedyś matula nauczyła, mi tłumaczyła, co ja sobie wziąłem do serca, że nieważne jest, kto cię zrobił, tylko kto wychował. I co dalej? Nie powiedział, że mnie zabije. Więc mu powiedziałem, że wyszedł na ulicę ze mną. Schował nóż, zaczął się ze mną bić. Nie? Dobry był w biciu. Ale dostał za mocno, zdenerwował się i nóż wyjął mnie. Mój kolega mówi, czekaj, coś ci przyniosę. Nie? No, pomyślałem sobie, że jakąś, nie wiem, pałę przyniosę albo coś. Nie? No niestety, toporek przyniósł. Ja wtedy jeszcze nie byłem bandziorem, byłem tylko złodziejem. Kradłem sobie i tak dalej. Nic więcej nie robiłem. No i już miałem tą siekierkę. A on do mnie ruszył z nożem. Był już bardzo blisko. No to momentalnie wyjąłem siekierkę i uderzyłem. Co pan uderzył? No w głowę. Ale nie raz. Pamięta pan ile razy? Ja nie pamiętam. Sekcja wykazała 7. Nie za szybko pan podjął decyzję, żeby pójść na ojca z toporkiem? Ja decyzji nie podejmowałem. To był moment, chwila, nie? To jeszcze źle się trafiło, bo akurat ostrą stroną dostał, nie? O Jezus, w głowę? To pan go rozłupał na połowę. Nie. Delikatnie tam, nic nie było takiego. Jak można ostrą stroną uderzyć człowieka w głowę delikatnie? Znaczy, nie chciałem mocno i nie zamierzałem ostrą stroną. Już to był ojciec, nie można było coś z tym zrobić, wyrwać mu ten nóż. Zabierze pan Czubkowi we mnie rękoma nóż? Pan mówi o ojcu Czubek. Bo to był Czubek, on z 15 lat siedział w więzieniu, prochy brał, leczył się. Jak pan myśli, jak ludzie nazywają takiego faceta, który własnego ojca ładuje się kierą 7 razy w głowę? Ostrą częścią. Psychopata. No możliwe. Nie sądzi pan, że coś po ojcu zostało? Mi? No. Jedynie tylko to, że siedzimy w więzieniu. Nie, on siedział, ja siedzę teraz. Tylko tyle wspólnego, więcej nie jest. No ale przecież pan po tamtym zabójstwie za rok znowu zamordował. To był jakiś przygodny facet. No. Naprawiał pan motorower. Motor. Motor. Co, on przechodził? Tak. I pyta się mnie, czy nie boję, bo to za miastem było. Czy nie boję się tak sam za miastem jeździć i tak dalej. Zapytałem się czego? Mówi, ja, bo mówi, w tamtym roku syna mi zabili. Mówi, że wie kto, nie? No jak wie kto, no to zapytałem go, kto? Czy jego syna, że ktoś zabił? Tak. No co też byłem podejrzewany. Ale akurat siedziałem wtedy w zakładzie. Na szczęście. No zapytałem, kto? No on stwierdził, że to ten facet zabił jego syna, co i ojca swojego zabił. Mnie nie znał. Czyli mówił o panu? Tak. I ja mu powiedziałem, że ja swojego ojca zabiłem, nie? Wściekł się. Wściekł się, rzucił się na mnie. No tam, wiem, ten scyzoryk, nie? Nie mogłem się powstrzymać. Nie wiedziałem, co się dzieje. No i rzuciłem się na niego. 11 uderzeń. W klatkę piersiową, czyli mierzył pan w serce, w szyję, w twarz. Znowu pan podjął decyzję w minutę. Mając 17 lat, ma pan na sumieniu 2 straszne morderstwa.
własnego ojca i przypadkowego faceta. Przecież to ostatnie morderstwo było za nic, bez sensu. Znaczy bez sensu, może i tak, bo nie powinno się mordować, nie? Ale były przyczyny tego. Jakie przyczyny? Przyczyny... Facetowi ktoś zamordował syna. Przecież policja też pana o to podejrzewała. Tak, tylko że ja siedziałem w tym czasie. No dobrze, ustalili, ale może temu facetowi nikt nie powiedział. Możliwe, że nie. Tylko niepotrzebnie się na mnie rzucał. Ma pan świadomość tego, że gdyby była kara śmierci, to pewnie pan by ją dostał? Możliwe. I myśli pan, że słusznie by się to stało? Jest pan zwolennikiem kary śmierci, czy nie? Kaj. Co to jest kaj? Zabić kogoś. Za to, co zrobił? Tak. Wie pan, co mówią rodziny tych wszystkich poszkodowanych, tych, których skrzywdzono, tych, których zabito? Najczęściej człowiek mówi w takim wypadku śmierć za śmierć. Tak, bo jest znerwicowany. Myśli pan, że tylko znerwicowany? Jakby ktoś zabił pańską matkę, nie chciałby pan jego śmierci? Pominę to, nie odpowiem. A umawialiśmy się na szczerą rozmowę. Tak, tylko że każdy ma inne poglądy na tę sprawę. No ja bym zrobił tak, inny by zrobił inaczej. Przecież pan nie darował facetowi, jak powiedział, że pan jest B. Nie, to nie o to chodzi, nie? Facet po prostu mi chciał krzywdę zrobić, ja zrobiłem jemu. No. Myśli pan, że on chciał pana zamordować? Nie wiem. No właśnie, pan nie wie, ale pan podjął decyzję. Moim zdaniem za szybko. Mówią w więzieniu, że pan się powoli staje psychiczny. Że pan rozmawia z duchami, że pan wywołuje duchy, że stoliki latają po celi. Widocznie źle mówię. Wierzy pan w takie rzeczy? Niech pan będzie szczery. Próbował pan takiego seansu? Czy nie, no, kiedyś brałem przez chwilę udział, to kiedyś dawno temu. Z jakim skutkiem? Z jakim? No niby ten duch był, ale ktoś se jaja robił, nie? Jak to pan powiedział, ojciec płodził pana, ale nie wychowywał, ale zadecydował pana o dalszym losie. W pewien sposób tak. Jakby nie wyszedł wtedy na przepustkę, nie spotkał się z panem, to może pan by tylko był nerwowym facetem. Małym chuliganem, a nie bandziorem zamknięty na 40 lat. Szłam za nogi, ściągnął pana tutaj. Ja jego tam. Na drugą stronę. Myśli pan, że jesteście kwita? Powiedział pan dzisiaj, że matka mówiła o tym, że nieważny jest ojciec, który pana spłodził, ważny jest ten, który pana wychował. Co jeszcze z tych życiowych mądrości pan pamięta, o których mówiła mama? Popraw się, nie zadawaj się z tym, z tamtym. Tak jak każda matka próbowała coś zrobić w tym kierunku. Żebym wyszedł na zwykłego człowieka. Myśli pan o niej często? Tak. A o ojcu, którego pan zamordował, też? Czy do tamtej sprawy nie chce pan wracać? Czy nie chce? Nie mogę. Jak to pan nie może? Nie mogę, no, ponieważ to się stało. Ja wyroki dostałem. I kwita? Nie o to chodzi. Tylko, że jeżeli ja będę o tym myślał, będę sobie wypominał, będę się tam karcił i tak dalej, to mogę zwariować, nie? I moim zdaniem najlepiej nie myśleć po prostu. A można tak nie myśleć?
Da się? Da się. A mama nie mówiła panu, że skończysz jak ojciec, albo jak coś nie zrobisz, to będzie tak jak ojciec? Czy o nim akurat nie wspominała, ale mówiła, żebym uważał, nie? Właśnie, bo pójdę siedzieć i tak dalej. Ojciec był furiat, pan był furiat. Tylko, że ja się nie leczyłem psychiatrycznie. A lekarze nawet, biegli psychiatrzy stwierdzili, że no nic nie stwierdzili. Skłonności tylko psychopatyczne. Jakbyśmy to nie określali, to słowo gdzieś tam wisi w powietrzu i się pojawia. Spotkał pana los podobny do ojca. Mam nadzieję, że nie będzie do końca tak. Nie sądzi pan, że ta cała historia z ojcem, ten cały spór między wami, to było jakieś takie rozliczenie? Że ta walka taka to była... Ona mogła się skończyć wielką miłością albo wielką tragedią? Tragedią się skończyła. Nasze drogi poszły w różne strony. Ale pan go kochał jakoś tam. Może inaczej. Zdawałem sobie sprawę z tego, że na fakcie jest mój ojciec. Czego pan się dzisiaj boi najbardziej? W perspektywie tych 40 lat, które przed panem jeszcze. To jest dużo. To jest bardzo dużo, a to znaczy też, że dużo trzeba będzie siedzieć. Jak się długo siedzi, to się świruje. Myśli pan, że może pan tu zaświrować? To jest możliwe. Jest możliwe. Ja się bronię tego, bo się tego boję. Znaczy przed tym się bronię, bo się boję tego. Wierzy pan w resocjalizację? Absolutnie. Absolutnie nie. Ja nie wiem, co to jest. Po to tutaj pan zamknęli. No na czym to ma polegać jeszcze? Mają zrobić z panem nowego człowieka. Tak. Tym, że mnie zamkną. Czy do celi. No z tobie jest to samo. Nic się nie dzieje. A co mają według pana z panem zrobić? No ja nie wiem, ja tego nie ustalałem. Prawa i tak dalej. No, można by wykonać karę śmierci, ale nie wykonują. Niech wykonają. Żadnej skruchy, żadnego poczucia winy, żalu, żadnej refleksji. Nie boi się żadnej kary, ani długoletniego wyroku, ani wyrzutów sumienia. Boi się tylko, żeby ktoś nie nazwał go czubkiem. Boi się, żeby ktoś nie powiedział, jesteś taki sam jak twój ojciec.